Mokra sytuacja, jak widać, jeszcze ostatnie krople tutaj kapią. O, właśnie teraz się to wydarzyło, ostatnia kropla spadła. Czekaj, jeszcze powtórzę. A to znaczy, że jesteśmy po ostatnim zdjęciu do najnowszej Vivy, z czego bardzo się cieszymy. I jak sobie tak popatrzyłem w nasze kalendarium, to nie mogłem, Kasiu, uwierzyć, ale od ostatniej twojej solowej sesji dla naszego magazynu minęło, no właśnie, mnóstwo lat. Pamiętasz może ile? Myślę, że... Myślę, że z 12-13? 14-2010 rok. 14 lat. I tutaj mamy... Dobrze, sprawdziłem, tak. I tutaj mamy taką tutaj kącik wspomnień i chciałbym, żebyś spojrzała na to zdjęcie i przypamiętasz tamte sesje. Tak, pamiętam. Pamiętam, oczywiście Robert Wolański robił te zdjęcia. One były inspirowane filmem Twilight, czyli Zmierzchem. Tak myślałem, bo to 2010 to była wtedy, był wtedy szał na te zdjęcia i rzeczywiście robiliśmy je w ogrodzie botanicznym. Było zimno, to była zima, a my mimo wszystko zrobiliśmy taki piękny klimat, ponieważ robiliśmy w szklarni, gdzie były rośliny tropikalne. O, gorąco, jak nie wiem, ale uważam, że te zdjęcia są bardzo artystyczne. I Robert oddał klimat tego filmu i światło przede wszystkim w 100%, jak nie w 110%. Mhm. Państwo pewnie widzą teraz te zdjęcia na ekranie. Tu mam jeszcze taką okładkę solową, drugą, 2005, co powiewa najpiękniejsi, prawda? Tak, rzeczywiście te zdjęcia robił Piotr Porębski. Była to sesja zaraz po otrzymaniu nagrody Viva Najpiękniejsi w 2005 roku. Dokładnie tak. Mam wrażenie, jakby to było w jakimś przeszłym życiu. Dawno, dawno temu. Właśnie myślałem o tym czasie upływającym. Bo ta okładka to był styczeń 2006 roku, trochę faktycznie czasu minęło. Pamiętasz, co o showbiznesie, co o mediach wiedziała tamta Kasia Cichopek 2006? Czy wiedziała, z czym to się je? Kasia Cichopek nie miała bladego pojęcia, z czym to się je. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że chcę realizować swoje marzenia i swoje pasje. Wszystko mnie bardzo cieszyło i byłam bardzo otwarta i do show biznesu, i do wszystkiego, co mnie w życiu spotykało, kompletnie nie myśląc o tym, że później może mi się to odbić czkawką. I trochę jak w amerykańskim filmie, cokolwiek powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. I tak rzeczywiście też się wydarzyło, ale ja nigdy nie skarżę się. Wychodzę z założenia, że to była najlepsza szkoła życia, jaką mogłam dostać. Zawodowa szkoła życia i wszystko dzieje się po coś. Dzisiaj jestem w innym miejscu, dzisiaj zupełnie inaczej podchodzę do pewnych rzeczy, ale to, co w sobie lubię najbardziej, to to, że mój entuzjazm jest dokładnie taki sam, jak w 2005 roku. To prawda, to widać, tego też się nie da zagrać. To w jakim miejscu jesteś dzisiaj, jakby się nazwała? Jestem w miejscu bardzo spokojnym, bardzo bezpiecznym, bardzo szczęśliwym. Jestem zrealizowana, spełniona, ale nie do końca, ponieważ gdybym powiedziała, że jestem w 100%, to już mogłabym się poddać i powiedzieć, że dziękuję bardzo. A nie, przede mną jeszcze wiele wyzwań, samorozwoju, doświadczania, ale mam zupełnie inną perspektywę patrzenia. Dzisiaj patrzę z dużo większym dystansem i tym spokojem. To jest coś, co teraz bardzo mocno w sobie czuję i jest mi z tym super dobrze. Czuję swoją moc. Jestem w tej mojej mocy i wiem dokładnie, kim jestem, czego chcę od życia, w którą stronę chcę iść. I na co się już nie zgadzam. Żeby być w takim spokojnym miejscu wyczekanym, to pewnie kiedyś spokojnie nie mogło być. I jak sobie tak myślę o twojej drodze, to szczególnie te ostatnie 2-3 lata wydają mi się jakieś takie pełne takiego niespokoju i tego, że tak po ludzku pomyślałem sobie, kurczę, mega współczuję tej dziewczynie, bo chcesz mieć fajne, spokojne życie prywatne, chcesz mieć fajne, spokojne życie zawodowe, a jednak cała Polska śledzi twój każdy ruch, czeka na jakiegoś kolejnego newsa. Jak ty się czułaś w tym ostatnim czasie? To był taki moment, w którym musiałam zrobić krok w tył. Doszłam do wniosku, że cokolwiek bym nie zrobiła, czegokolwiek bym nie powiedziała, odbije się to czkawką dwukrotną, jak nie pięciokrotną. To był efekt kuli śnieżnej i w takim momencie, kiedy leci rozpędzona kula, lawina z góry, jedyne, co mogłam zrobić, to zejść ze szlaku, stanąć z boku i przeczekać, niech to się wszystko przetoczy, bo walka z tym też nie miała absolutnie żadnego sensu. Ja wiem, czego chciałam od życia, co mną powodowało, motywowało do tych wszystkich zmian. To jest moja prawda i jestem w niej konsekwentna i jest mi dobrze, więc to jest dopiero moment, kiedy powoli zaczynam robić pierwsze kroki i wychodzić do ludzi. Nie ukrywam, że spotkało mnie wiele przykrości i przykrości ze świata mediów, chyba to najbardziej, bo... To znaczy? To znaczy, że... nie spodziewałam się, że to wszystko będzie obrócone totalnie przeciwko mnie. Nie było właściwie żadnego głosu, który by zadał pytanie, co tą dziewczyną powodowało, co się musiało wydarzyć, o co w tym wszystkim chodzi. Do tanga trzeba dwojga, więc... A jakby taki głos się pojawił, to chciałabyś wtedy zabrać głos?
Nie, tak jak powiedziałam, no właśnie, byłoby mi przynajmniej miło. Miałabym takie poczucie, nie, ale to jest takie poczucie, wiesz, to są takie sygnały, które ty odbierasz, chociaż nie zabierasz stanowiska głosu, nie podejmujesz dyskusji, to jest ci po prostu miło, że jest ktoś, kto myśli, jak ty się czujesz? Wszystko dobrze? Kasia, jesteśmy z tobą, będzie dobrze, spokojnie. Ale na szczęście nie mogę narzekać, mam wspaniałą rodzinę, mam genialnych przyjaciół, nie byłam sama. A czy nie byłaś też samą właśnie, jeżeli chodzi o osoby ze świata mediów? Czy ta przyjaźń w showbiznesie istnieje? Czy mogłaś liczyć na telefony wsparcia? Tak, oczywiście, że tak. I nie tylko telefony, ale takie też fizyczne wsparcie. Ludzi, którzy mnie trzymali za rękę, którzy mnie przytulali. Mam takich osób bardzo wiele wokół siebie i to jest coś bardzo cennego. I to jest coś, o czym nikt nie wie, bo to nie było na pokaz, nie było pod publiczkę, to było po prostu nasze. Czyli najważniejsze, bo dla was nieupubliczniane. Też przed tobą nowe wspaniałe wyzwanie zawodowe, telewizja Polsat i wszystkie projekty, które tam się szykują, zaraz o nich porozmawiamy, ale tak jak już powiedzieliśmy chwilę temu, żeby coś się zaczęło, to trzeba też coś zamknąć. Czy ty spodziewałaś się tego momentu, że podjęta zostanie taka decyzja, że nie będziesz mogła już prowadzić Pytanie na śniadanie? Tak, oczywiście to było gdzieś do przewidzenia, że tak się może wydarzyć. Czuliśmy te zmiany, które nadchodzą. Z jednej strony są zrozumiałe, z drugiej strony nie do końca, bo moja obecność w telewizji publicznej, w TVP właściwie ma miejsce od 25 lat i przeżyłam wiele zmian i wiele też zawodowych wyzwań, które były mi dane zrealizować na antenie tej telewizji. Natomiast to są rzeczy, z którymi nie ma sensu walczyć. Jest jak jest, przychodzą nowi, mają swoją wizję, chcą coś zmienić, mają do tego absolutnie prawo. To są ich wybory, ich decyzje. Jedyne, co mogę zrobić, to z tego miejsca podziękować za ten czas, który był mi dany w telewizji. To było wspaniałe doświadczenie, genialna nauka warsztatu i rozwój osobisty, rozwój zawodowy. Prowadzenie programu na żywo to jest jeden z najtrudniejszych formatów, ale też jeden z takich, które uczą życia zawodowego bardzo. Więc pobrałam te nauki, dostałam ten warsztat. To jest coś, co zostaje ze mną na zawsze. Mam wspaniałe wspomnienia, miałam też przyjemność pracować naprawdę ze świetnymi ludźmi, z super teamem, który wtedy tworzyliśmy. Mamy kontakt też do dziś i wielką sympatię i wsparcie. I tego ci nikt nie odbierze. I tego nikt nie odbierze, a ja tak jak mówię ze wszystkim w moim życiu, nie wychodzę, nie skarżę się, nie mam takiego poczucia, ojej, czemu tak się wydarzyło. Nie, ja to biorę do siebie, to jest moje. Ja sobie o tym myślę, przepracowuję, wyciągam wnioski. Kilka ruchów i zamieniasz to coś dobrego. Buduję się i idę do przodu. I jesteś tu, gdzie jesteś teraz. I jestem tu. Ale gdybyśmy mogli jeszcze powiedzieć o tym, czy dowiedziałaś się o tej decyzji jako pierwsza? Czy to było w pełnym szacunku i z pełną kulturą? Tak, nie mogę powiedzieć, że nie. Nie spotkało mnie nic przykrego. Po prostu otrzymałam taką informację, zresztą oboje z Maciejem otrzymaliśmy te informacje. To był też moment, kiedy napisaliśmy post na naszych social mediach, dziękując za współpracę, dziękując za te wszystkie lata, za współpracę z ludźmi fenomenalnymi, Za telekamerę, która się wydarzyła w ostatnim czasie. Za telekamerę, którą dostaliśmy właśnie za prowadzenie programu śniadaniowego, co było dla mnie ogromnym sukcesem moim wewnętrznym. To moja pierwsza telekamera. 25 lat jestem w branży, a to jest moja pierwsza telekamera. Kamera, więc była dla mnie szczególnie ważna. Cieszę się, że widzowie wsparli nas, podziękowali za czas, który mogliśmy wspólnie spędzić. Nie powiedzieliśmy żegnajcie, powiedzieliśmy do zobaczenia. Ale też trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest takie rozstanie z telewizją polską w 100%. Tak, cały czas rzeczywiście występuję w serialu M jak miłość, już 25 lat. Czas leci niemożliwe. No jak 14 nam upłynęło, no to, to w M jak miłość 25 to... Tak, 25 lat temu zaczęliśmy zdjęcia do tego serialu i w tym roku też będziemy świętować 25-lecie. Cały czas serial jest kręcony, ja również w nim występuję. Nakręciliśmy piękne nowe odcinki na jesień, więc w jesiennej ramówce zobaczycie mnie Państwo na antenie Telewizji Polskiej. Teraz Twoją energię i doświadczenie będą mogli oglądać i cieszyć się nim telewidzowie telewizji Polsat. Kto był tą pierwszą osobą, która wykonała do ciebie ten magiczny telefon, zapraszający cię, żebyś weszła do rodziny Polsatu?
pierwszy telefon, a właściwie SMS, którego otrzymaliśmy od Patryka Wolskiego, który jest naszym menadżerem i który przeprowadził nas przez cały proces rozmów z telewizją Polsat. Natomiast pierwsze spotkanie, które miało miejsce, to miało miejsce z Katarzyną Wajdą, z którą znam się jeszcze z mojego polsatowskiego życia z przeszłości. No tak, bo ty tam w sumie wracasz. Tak, wpadłyśmy sobie w ramiona dosłownie, bo to jest wspaniała osoba, ciepła osoba, z którą miałam przyjemność pracować wiele lat temu. I z Edwardem Miszczakiem, którego natomiast miałam szansę poznać przy okazji Tańca z Gwiazdami w telewizji TVN, więc nasze drogi cały czas się krosują i przeplatają. Bo ten świat jest trochę mały. Nigdy nie wiadomo, kiedy, gdzie, kto w jakiej konfiguracji na siebie wpadnie, dlatego to było bardzo dobre spotkanie, bardzo pozytywne i które zaowocowało współpracą. Co usłyszałaś wtedy od pana Edwarda Miszczaka? Co wtedy usłyszałam? Ciężko jest mi powiedzieć, bo tyle anegdot. No, wspominaliśmy, na pewno wspominaliśmy stare czasy, stare dzieje i nasze spotkania zawodowe, które miały miejsce. Rozmawialiśmy o tym, co się teraz dzieje i jaka jest wizja, jaka będzie przyszłość telewizji, o tym wszystkim, o tych zmianach, które mają miejsce teraz również rozmawialiśmy. To jest bardzo zresztą ciekawe z takiego telewizyjnego punktu widzenia. Dużo się śmialiśmy. No i rozstaliśmy się z taką nadzieją, że zrobimy naprawdę fantastyczny projekt. Plany się wyklarowały. Jednym z tych projektów będzie program, który poprowadzisz, w którym 40-latkowie, 50-latkowie po pewnych przejściach będą szukać miłości z pomocą swoich dzieci w ogóle. Bardzo fajna sprawa, chyba czegoś takiego jeszcze w polskiej telewizji nie było, ale ty o tym projekcie powiedziałaś, że to będzie najtrudniejsza rzecz, najtrudniejsze wyzwanie, z jakim będziesz musiała się zmierzyć. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że to pierwszy raz w życiu, w mojej karierze zawodowej prowadzę reality show. Nie spodziewałam się, że to jest, że tak, tego typu format i program jest tak trudny w realizacji. Wydawało mi się, że po śniadaniówce już nic trudniejszego mnie nie spotka, a jednak. A po wtóre chyba najtrudniejsze to było to, że nie było scenariusza. Pierwszy raz w życiu przychodziłam do pracy i miałam takie, ale... Scenariusze musi być to prawdziwe życie, no, to co tam się dzieje. Dostawałam briefing, czyli tak, słuchaj, wydarzyło się to, to i to, tutaj się zadziało, tamto, musisz wejść na plan, zareagować. Tutaj sytuację trochę zgasić, tutaj się zapytać, co się wydarzyło, tu pocieszyć, tutaj, och, ja mówię, to jest coś nieprawdopodobnego. I to, że miałam doświadczenie i pracę z osobami dorosłymi, to jedno, ale z drugiej strony miałam dzieci, dorosłe co prawda dzieci, ale jednak młodzież ciągle, więc zupełnie na innej orbicie trochę funkcjonującej, więc te spotkania z nimi były równie fascynujące i równie trudne. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że to jest też taki fajny moment, żeby pokazać może temu najstarszemu pokoleniu, że istnieje jednak możliwość bycia szczęśliwym po rozwodzie, żeby zakochać się jeszcze raz. Faktycznie potrzebujemy takiej lekcji jako społeczeństwo? Wydaje mi się, że bardzo potrzebujemy. Sam fakt mojej zmiany życiowej pokazał, jak bardzo nie jesteśmy gotowi na zmiany, jak bardzo się przyzwyczajamy do czegoś i wszystko to, co jest nowe, inne, odmienne, jest straszne, przerażające i budzi ogromny lęk i niepokój. I to pokazuje również, że życie nie kończy się po 40, że to, że mamy już odchowane dzieci, nie znaczy, że cały czas jesteśmy w szponach takiej odpowiedzialności i nadmiernego macierzyństwa wobec naszych pociech. Dorosłe dzieci często czują ciężar rodziców, którzy nie są życiowo ogarnięci, bo mają poczucie, że są za nich odpowiedzialni, więc role się zmieniają. Dziecko staje się dorosłym rodzicem i opiekuje się swoim dorosłym rodzicem. Jasne. Nie tak to powinno wyglądać. To powinno wyglądać dokładnie na odwrót. Więc nawet rozmawiając z młodzieżą, oni mówili, że tak, chciałbym, żeby moja mama znalazła kogoś, kto, z kim będzie mogła dzielić wszystkie chwile, i te dobre, i te złe. Kiedy zadzwonię nie z troską, z lękiem w głosie, mamo, czy wszystko u ciebie dobrze, tylko mamo, co u was słychać? Że ktoś się nią też zaopiekuje, kiedy mnie nie będzie blisko, bo ja mam zamiar założyć swoją rodzinę, ja chcę zaopiekować się kimś innym, więc oczywiście to nie wyklucza dbania o swoich rodziców, prawda? Będziemy za nich zawsze odpowiedzialni do końca, ale chodzi mi o ciężar tej odpowiedzialności, więc myślę, że to jest bardzo ważne i sprawdziła się zasada i rozmawiałam o tym z młodzieżą. Czy jeśli twój rodzic, mama lub tata są szczęśliwi, to czy wy też jesteście szczęśliwi? Wszyscy powiedzieli tak. Absolutnie. Pełna zgoda i zawsze życie pokazuje, że ta szczerość taka i dobre intencje zawsze prowadzą do najlepszego celu. Kończysz dzień. Chcesz sobie podsumować wszystko, co się wydarzyło, żeby spłynęła cała na ciebie ta wdzięczność za to, co się dzieje. W czym odnajdujesz największy spokój?
Największy spokój odnajduję w domu, kiedy są obok moje dzieci, kiedy jest Maciek, kiedy możemy usiąść zrelaksowani na kanapie i po prostu śmiać się. To jest piękne. I cieszyć się właściwie wszystkim, najmniejszymi drobiazgami, wspólnym śniadaniem, wspólną wypitą kawą, podróżami, rozmową, milczeniem, po prostu obecnością ludzi, którzy są serdeczni, którzy są wspierający, których oczy się śmieją i widać w nich miłość. Światełko w oczach, zawsze mówię, żeby było w tej drugiej osobie. To światełko też widać bardzo w was, pięknie się na was patrzy. Maciek jest osobą chyba bardzo wspierającą. Ja mówię chyba, bo nie znam go, ale też dzisiaj wspierał ciebie na sesji. Super w ogóle pomysł, że mógł to zrobić, chociaż przez chwilę być tutaj. Czego ty się od niego uczysz? Jakie są takie rzeczy, za które mogłabyś mu podziękować? Ach, od niego to przede wszystkim uczę się cierpliwości. Naprawdę? Oj tak. Cierpliwość to jest jego drugie imię. Moje myślałam, chyba... że twoje też. Nie, nie. Moje ostatnie, ale uczę się. Jestem na dobrej drodze i rzeczywiście nie ma nic cenniejszego niż czas. Czas, naprawdę czas wszystko robi. Uczę się właśnie cieszenia się z każdej najmniejszej rzeczy. Ze wszystkiego właściwie. Ale też z tego, jak widzi świat, jak bardzo jest pozytywny i otwarty na ludzi, jakie ma dobre serce i przede wszystkim, jak bardzo jest ciekawy świata. Właściwie to jest nasza wspólna cecha. Oboje jesteśmy bardzo ciekawi świata. To ja zatrzymam się przy tym pierwszym, przy tej cierpliwości, bo teraz nam jej bardzo dużo potrzeba, żeby poczekać na pierwsze odcinki twojego programu. No i też na Vivę, chociaż jeżeli państwo to oglądają, to prawdopodobnie jest już w kioskach. Dzięki, Kasiu, bardzo za ten dzień. Dziękuję ślicznie. I dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę po 14 latach znowu być... Musimy to robić częściej. No, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki bardzo.